Trust Gaming Metal Keyboard GTX 850. Budżetowa klawiatura dla graczy, która idzie w stronę designu opartego o stopy metalu i ostre, technologiczne kształty, zamiast dryfować w przeżartej już stylistyce plastiku. Czy jest warta swojej ceny? Opakowanie dobrze zabezpiecza klawiaturę i jest przy tym bardzo ładnie wykonane. Po zdjęciu gumowanej wierzchniej części naszym oczom ukazuje się sam produkt. W zestawie znajdziemy również naklejkę Trusta oraz instrukcję obsługi. Sam produkt zabezpieczony jest odpowiednią ilością gąbki. Klawiatura jest ciężka i solidna. Klawisze są delikatnie gumowane, ale przeważa faktura plastikowa. Mimo to są przyjemne w dotyku i nie powinny sprawiać dyskomfortu podczas codziennego korzystania, jak i gamingowych zastosowań. Klawisze nie są mechaniczne. Jest to płytka stykowa, do której klawisze muszą przebyć długą drogę, to jest mają spory skok. Czy jest to odpowiednie ustawienie? Każdy musi stwierdzić we własnym zakresie. Brak przełączników mechanicznych boli, ale nie za bardzo było co na nie liczyć w tej cenie. To co dostajemy w GXT 850 jest również bardzo wygodne. Reszta klawiatury jest bardzo dobrze zaprojektowana. Ciężki metalowy design sporo dodaje wizualnie, jak i funkcjonalnie. Klawiatura jest ciężka i wytrzymała. W odpowiednim miejscu ma gumowane elementy. Tył wykonany jest przeciętnie, ale wykonuje swoje zadanie. No, ale nie byłoby prawdziwej klawiatury gamingowej bez podświetlenia, prawda? Ten model klawiatury Trust Gaming posiada 4 kolory podświetlenia wraz z regulacją natężenia. Szkoda, że podświetla się obszar jedynie pod klawiszami, ale jest to i tak spory feature w tej półce cenowej. Podsumowując, za dość małe pieniądze otrzymujemy solidnie wykonaną metalową klawiaturę, która wytrzyma z nami długo poprzez swój niecodzienny i wytrzymały design. Kolorowe podświetlenie, gumowane klawisze i wysoki skok to parametry, które składają się na fajny gamingowy sprzęt. Parę rzeczy można by dopracować, co nie zmienia faktu, że Trust Metal Keyboard jest naprawdę solidnym produktem godnym polecenia.